Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jak w ostatnich materiałach będę Wam jeszcze przypominał przez jakiś czas, że mamy minus 30% na cały asortyment Lucky Johna, minus 25% na cały asortyment Norfina. Korzystajcie, bo towar znika powolutku i już później nie będzie tak dobrze. A w dzisiejszym materiale mamy dla Was kolejne promocje, bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo zarąbisty zestaw w ultra bożej cenie. Wędka spinningowa Cewicz Gira plus kołowrotek od Dama będzie za mniej niż 250 zł. Do tego mamy w bardzo fajnej przecenie kołyskę karpiową. Jak ktoś teraz nie potrzebuje, to może na jakieś jasełka czy coś na przyszły sezon. Czasami wiecie, te ceny są tak niskie, że warto kupić sobie coś teraz, żeby przeleżało w garażu na przyszły sezon i będzie, bo później będzie tylko drożej. Pamiętajcie, nic nie tanieje w dzisiejszych czasach poza ludzką godnością. Dobrze, nie wchodząc w politykę i obyczaje. I oprócz kołyski i oprócz zestawu spinningowego, trzy pudełka spinningowe od Cewicz Gira w pakiecie za też bardzo dobrą cenę, poniżej 5 dyszek. To zaczynamy. Się wszyscy rozeszli. Uciekli. Siemano. Ja się tu ostałem. Siemano Adriano. Siemano, gdzie Adriano. Kubuś jest, nasz akordeonista? Kubuś powiedział, że idzie szukać akordeonu. Kuba. Wyszedł. Słyszę cię. Chodź, publiczność. Siemanko, brawo, bijemy, brawo. Tak jest, Kubuś. Kubuś Żaja Żajewski. Tak jest. Jak tam, Kubuś? Czekaj, co to? Wtorek. Wtorek. Ale ja widzę, że już myślicie o weekendzie. No to, to dobieranie przynęt, taktyki, żeby pod drapieżnika coś jeszcze przypolować. Wigilia coraz bliżej, filet ze szczupania, filet faszerowany. Nie, ryb się nie. Szczupak faszerowany, tak? Chyba się ten fachowy. W galarecie. Ja nic nie wiem. Chyba, że ty jesz. Chyba, że ty jesz. Szczupak w śmietanie? A co? Jak linek? Karp w śmietanie. Odwalcie się od drapieżników, karpie jedz tam z nie, komercji. Nie. A taki 20 kilo karby się nadawał do spożycia? Właśnie pytają coś takiego. A jak myślisz? Absolutnie nie. A największego karpia, jakiego jadłeś, to ile miał kilo? 18. To ja... 18, wiesz, to by musiał go ogłuszać z tego, z kałasznikowa. A wiesz, jak się skrobię takiego karpia 18 kilo, jak jest kolnołuski? Szpadlem. O Boże. To, Kubuś, jakiego największego jadłeś? Nie, wigilijnego pewnie z kilo. A, zbyt, czyli taki no, konsumpcyjny z półtora, dwa kilo. Ale płakał Kuba z każdym kęsem. Z każdym kęsem. No ciężko jest, pojęcie. No ciężko jest, ciężko jest. Karpia to już w ogóle jest taka, no, tak. A ty największego jakiego jadłeś? Też wigilijny? Ja staram się w ogóle rybnieć, jakoś tak nie za bardzo ich ja lubię. No, okay. Ja na przykład w zeszłym roku mamie powiedział, że ma żywego karpia nie być już w domu. To niech w płacie sobie kupi już gotowe albo i wtedy mama go wyeksmitowała z domu. I wtedy Kuba stał się karpiarzem na tak, także tak. Ale ja ci powiem, że ja na przykład nie przypominam sobie, żebym na święta karpia jadł. Nie wiem, kiedyś może raz spróbowałem. Wolę rybę po grecku. Nie, absolutnie ryb. Jak nie już o takich w ogóle ryb nie śledzika nie lubię. Nienawidzę ryb. Śledzik, seta i galareta. To ty sobie. Jedz sobie co chcesz. Dobra, Kubuś, a teraz wracamy do gwoździa programu dnia dzisiejszego. Tak, jest kołyska karpiowa. Kołyska. Od Delfina. Czemu to tak? To rozumiem, że to jest taka płachta przykrywka. Tak. Żeby można było tu karpia włożyć i go schować, żeby nam nie ten. Na przykład, żeby nie wyskoczył, tak? Żeby się uspokoił po holu, bo często przeważnie nam karpie skaczą. No i są nie do utrzymania, więc polewamy je sobie wodą i przez tam. A to się, to się do wody wstawia, nie, czy nie? Nie. Czyli to, po prostu parkujemy tu karpia. Tak, dajemy mu chwilę, żeby się uspokoił tak naprawdę. Zalewamy wodą. Dolewam, znaczy tutaj no nie zalejemy. Bo ona to ucieka. Ale go polewamy co jakiś czas, żeby wiadomo, żeby miał jakiś sposób tlen dostarczyć. No, tak jak się na patelni rybę polewa olejem, tak się... Paweł powiedzieć, że wam wtrącić, to brzmi jak przepis na karpia w galarecie. Dobrze, nie, to jest przepis na bezpiecznego karpia w kołysce. Później jak już go tutaj mamy ułożonego, no to mamy... No weź, możemy Kubuś, sobie go przykryć ewentualnie, jak bardzo... Żeby albo nie wyskoczył, albo żeby się uspokoił, nie? Tam nie trochę, albo żeby nie zmarł. A i tu rozumiem, te dziurki to farelek się podłącza tam, żeby ogrzanie. Nie, no patrz, mocna konstrukcja. Kubuś, a mógłbym cię poprosić, żebyś to złożył? Jak to transportowo będzie ten teges?
No drugą chyba. To jak jest drugą? A, to, no, chciałem. Nie w tą stronę. Ty karpiarzem chciałeś być chyba w śmietniku. Dla mnie to z jakiego to nie ma. Nie używasz tych kołysek? Mam. Znaczy kołysek nie, używam, mam matę pływającą. A, czyli po prostu mata pływająca i to wystarczy. Dokładnie. Trzymaj to tam, no. Synek. Synu. Udało się, udało się. Są jakieś rąk. Jest, są rąk. O, widzisz, o to chodzi. Idziemy sobie, idziemy. Jedni chodzą do pracy z laptopem, a drudzy chodzą do pracy z kołyską karpiową. Tak to nam się składa. No i cena. No cena. Kubuś, jest gdzieś na nóżce któreś naklejona. No cena. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 249 zł, a obecna to jest 195. No brawo, no pięknie. A ja się zawsze jąkam, jak to mówię. I mi nie wychodzi za pierwszym razem. Ale już nie chcę się powtarzać, żeby ludzi nie denerwować. Tak, proszę Państwa. Kubuś. Trzymajmy się ramy, to się... To, poczekaj, to chodź, trzymaj się kamery, teraz ja... Teraz coś chcesz rapować. Powiedzieć mądrego? Będę rapował teraz, jo, no, jo, jo. Nie, musisz się cofnąć. No. Co im chcesz pokazać? W rozwoju, nie w rozwoju, już się nie cofaj. Gdzie są te pudełka? Pudełka. Chodź, kup. Zaczniemy od pudełek, patrzcie, mamy pakiet trzech pudełek od Savage Gira. To są nieduże pudełka, okoniowo-pstrągowo. Może i trociowe i na wszystko tu zmieścimy, po prostu każde przenęty, które pozwolę chcemy sobie to rozpakować, a później... No, wiadomo, nie wszystkie przenęty, bo takiego... Tak, tak nie, no to nie zmieścimy. Ale patrz, i mamy tak, trzy pudełka w różnych konfiguracjach. Jedno jest w ogóle bez niczego. Czyli cały bałagan, tu możesz, nie wiem, przypony sobie, nożyczki wrzucić, to wszystko, tak, co chcesz. Tak, tak, tu mamy przegródeczki oczywiście. I te przegródki są regulowane, mają regulację, że można sobie to podzielić. Woblerki jakieś? I tu na woblerki. No kumki, i to nam no wystarczy, no po co więcej nosić. Stary, i te pudełka mieszczą się do większości kamizelek spinningowych. A ile to... Trzy nie wejdą, ale kosztuje? Powiedzmy dwa na klatę i jedno na plecy. Regulka? No i teraz, reklamówka kosztuje, a pudełka są gratis. 99 zł to... Najniższa cena z ostatnich 30 dni, tak? Ty czytaj. Tobie lepiej to poszło. Dobra, drodzy widzowie, najniższa cena z ostatnich 30 dni to jest 45,99? Nie! Źle! Teraz to jest cena 45. Dobra, zrobimy jeszcze taniej. 99 zł, prawie spółka wcześniej kosztowały, teraz kosztują 46 zł. 45,99. Tak, tak. Widzicie? Wcale to nie jest takie łatwe, żeby tą regułkę z siebie wyartykułować. Zwłaszcza jak patrzycie na nas. Ale naprawdę ciekawy deal, ciekawy box. Powiem ci, że jakby była jakaś torba na klatkę piersiową, że można sobie te, nie wiem. Ale trzech nie potrzebujesz. A patrz, widzisz? Patrz, tu do kangurki ci jedno pudełko wejdzie i już możesz... Przecież jak ja bym to odstawił gdzieś na boku na trawę, to bym to zgubił. To nie odstawiaj. Trzymaj w ręku. Słuchaj, Kubuś, dla ciebie w dobrej cenie kamizelka będzie do to tego. To jest dobre. Nie, nie, no można do kaptura, można też kombinować. No dobrze, to już niech każdy sobie gdzie chce te pudełka chowa. Do kamizelki najlepiej by było, ale trzy pudełka do lightowego spinningu, w które zmieści się wszystko, niecałe 45 zł. A nie, my z torbami, torba 15 kilo, pełna gumy. Taczki. Nie, ostatnio na spinningu jakby... Mnie szyja bolała od parabolienia tej torby. Uberę będą sprzęt spinningowy wozili ze sobą. Dobra. Musicie wynająć takich szerpów, jak himalaiści chodzą w ten. Szerp będzie szedł za wami ze sprzętem. Dobra, pokazujemy teraz dalej to, co tam masz. No to chodź, ci pokażę. Czekaj, weź ustaw. Dwa razy? Dobra, przestawiamy się. Trzy razy. Gwoździem dzisiejszego programu nie będzie gwoźdź przybity do stołu na weselu, ani nie będzie to gwóźdź przybity w sałatce na Sylwestrze. Gwoździem programu... A będzie to ryba po grecku. Gwoździem programu... Gwóździem? Gwoździem. Gwoździem. Gwoździem programu będzie, a propos de facto, Savage Gear SG2. Fajny model. I wam powiem, że... Kurczę, szkoda, że nie ma go bez kołowrotka, bo... Chociaż te damy... No kupić też, możesz, też kołowrotek się... mi możesz oddać. Ale one cieszą się dużą popularnością, damki. To jest kołowrotek dość budżetowy, dość szerokiego zastosowania.
Z czego? Spokojnie tam sezon 2 wam wytrzyma. Bez, no chyba, że go na ciężko będziecie łowili, to go zajedziecie. Ale jakby, jak wam kołowrotek zdechnie po sezonie 2, może 3 więcej, to się nie martwcie. Zostanie wam jeszcze wędka. Bardzo fajny kij. 274 cm od 7 do 24 gramów. Idealne parametry podpowierzchniowego bolenia, żeby go na cykatkę, na jakiegoś woblerka powierzchniowego ściągnąć, pełne ugięcie. A na gumy się nie nada? Na gumy, dobra. Na gumy, mniejsze i średnie pod szczupaka. Obrotówka, wahadełko, ewentualnie większy pstrąg z dużej rzeki, tylko typu San Dunajec. Z przyłowem klenia sobie poradzi bez problemu. Nie jest to typowa kleniówka, ale powiedzmy boleń, szczupak, duży pstrąg z większej rzeki jak najbardziej. 274 cm do 24 gramów. To, co mi się od zawsze podoba w wędkach Savage Geara, to kontra na nakręce. Widzicie, taka prosta rzecz, która pewnie w produkcji kosztuje tam 50 groszy, ale sobie dokręcacie kołowrotek, kontrujecie go nakrętką, nic wam tutaj się pod ręką nie odkręca. Bardzo wygodnie leżąca w dłoni rękojeść, macie kontakt z blankiem. Nie za długi dolnik, nieco wystający poza łokieć, ale to ze względu na długość wędki, żeby ją troszeczkę lepiej wyważyć. Co do kołowrotka, to jest 4000. Jednym mogłoby się wydawać, że jest ten rozmiar za duży, że 3000 by dało radę, ale zauważcie, że ten Dam Quick jest taki krótki. On jest bardzo krótki w korpusie. Niektórzy producenci 3000 mają prawie tej samej wielkości. Teraz jeśli chodzi o parametry kołowrotka, 84 cm nawoju, 6 łożysk, 8 kg hamulca, 5, 2 do 1 przełożenie. Bardzo uniwersalna, dość budżetowa, przyzwoita konstrukcja, która cieszy się dużą popularnością. Tak jak wcześniej wspomniałem, jak zajedziecie kołowrotek, zostanie wam bardzo fajny kij, który naprawdę warto mieć, zwłaszcza jeśli ktoś łowi na rzekach. Teraz co do ceny. 629 zł to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a w tym momencie 249. 249 zł za wędkę od Savage Geara i kołowrotek od Dama Quicka. Zarąbista cena. Wcześniej sam kij tyle kosztował. Także mi się wydaje, że warto. A przygniemy sobie. Czekaj, zobaczycie, czy w ogóle widzisz, jak on ten? Widzę. A z łapki, zobaczcie, jest dobrze spasowany. Bardzo ma paraboliczną akcję. Właśnie taką pod... Patrz, jak to się gnie. Tu spokojnie przytrzyma wam każdą rybę. Jak już rybkę wetniecie, zamortyzuje to mocne uderzenie bolenia, mocne uderzenie pstrąga. Ta ryba praktycznie sama się wetnie. No wiadomo, że zawsze trzeba zareagować z cięciem za ucho, ale jak już się wetnie, to raczej nie powinny spadać. Przy szczupakach, tak jak mówiłem, obrotówka, wahadło, guma, jednostajne prowadzenie, świat i ludzie. Także nic, tylko się częstować. Podlinkuję wam te wszystkie rzeczy, żebyście mieli łatwiej znaleźć, czyli w pierwszym komentarzu pod filmem. Subskrybujcie kanał, podrzućcie informacje waszym kolegom, znajomym, bo jeszcze niewielu wędkarzy wie o nas, że mamy takie dobre deale, więc warto podzielić się ze znajomymi tą wiadomością. Chyba że nie chcecie, żeby wasi znajomi kupowali tak dobry i tani sprzęt, no to kupcie za nich 2 razy tyle. Będziecie mieli na później. Naprawdę ciekawa rzecz. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Widzimy się jutro. Trzymajcie się.